Ubiegły tydzień był bardzo udany dla piłkarzy Legionowi. W środę zmierzyli się oni na własnym boisku z Wartą Sieradz. Już w pierwszej połowie gospodarze dwukrotnie pokonali bramkarza rywali. Po rzucie rożnym w 21 minucie prowadzenie dla Legionowi uzyskał Artur Wolski. Kwadrans później wynik na 2-0 podwyższył Łukasz Barankiewicz. Po przerwie na boisku pojawił się Jarosław Tkacz, dla którego w tym sezonie w trzeciej lidze był to debiut. Dodajmy, że debiut bardzo udany. Zaledwie po kilku minutach gry popisał się groźnym, ale niecelnym uderzeniem. W 50 minucie drugą swoją bramkę zdobył Łukasz Barankiewicz. Goście wcale nie rezygnowali z uzyskania korzystnego wyniku i kilka razy zagrozili bramce Jakuba Chrostowskiego. Legionowski bramkarz kolejny raz udowodnił, że jest w doskonałej formie i zachował czyste konto. Gości pogrążył w 88 minucie Ifani Uwadizu, który ustalił wynik meczu na 4-0. Mimo tak wysokiej porażki, trener gości nie miał zbyt wiele pretensji do swojego zespołu. Myślę, że w wielu fazach meczu potrafiliśmy przeszkadzać i próbować grać. Natomiast no, w takich decydujących momentach wychodziło to, że no, jesteśmy jednak zespołem, który jednak brakuje jeszcze jakości, doświadczenia. Był moment, że mieliśmy grać w czwartej lidze, tuż przed ligą dowiedzieliśmy się, że gramy jednak w trzeciej lidze. To trochę przeszkadza nam teraz w grze. Natomiast Krzysztof Chrobak nie krył zadowolenia z wyniku. Miejmy nadzieję, że to będzie przełamanie. No, cieszy mnie bardzo zaangażowanie zespołu. No i niewątpliwie no, tutaj mamy problem z grą na tym boisku. No, 4 bramki to jest bardzo dobry wynik, także należy się cieszyć i powolutku zmieniać myśli, bo w sobotę następne wyzwanie i no, też trzeba bardzo mocno powalczyć. Trener Legionowi chyba nawet nie przypuszczał, że trzeba będzie powalczyć aż tak bardzo mocno. W pierwszej połowie wyjazdowego meczu z Ursusem goście zagrali słabo. Ursus od 13 minuty prowadził 1-0 i miał kilka kolejnych okazji do podwyższenia wyniku. Dopiero po przerwie Legionowia zepchnęła gospodarzy do defensywy, ale długo nie potrafiła pokonać bramkarza rywali. Dopiero w doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadził Ifani Uwadizu. Chwilę później zwycięskiego gola zdobył Łukasz Barankiewicz. Dzięki dwóm zwycięstwom sytuacja Legionowi w tabeli bardzo się poprawiła. Drużyna Krzysztofa Chrobaka awansowała na trzecie miejsce, ale strata do lidera jest wciąż duża. Radomiak po remisie na własnym boisku z Orłem Wierzbica ma o 3 punkty więcej od Broni Radom oraz 9 od Legionowi. W strefie spadkowej są Warta Sieradz, Ursus Warszawa i Naref Ostrołęka. W środę 28 września o godzinie 16 Legionowia rozegra na własnym boisku zaległe spotkanie ze Startem Otwock, które słabo spisuje się w obecnym sezonie. 3 dni później, w sobotę 1 października, Legionowianie zagrają na wyjeździe z Mazurem Karczew. Początek tego meczu zaplanowano na godzinę 16.